Powinowactwa literatury i sztuki. Rola portretu dziecka w literaturze. W tym edukaście, który będzie się składał z dwóch części, dowiesz się, że literatura nie funkcjonuje osobno. Literatura wchodzi bardzo często w kontakt z innym dziełem, dziełem plastycznym. W tym edukaście dowiesz się również, jak twórcy poszczególnych epok zapatrywali się na portret dziecka w literaturze. Zapraszam. Jako wprowadzenie do zagadnień roli portretu dziecka w literaturze i sztuce chciałbym przedstawić obraz Wojciecha Weissa pod tytułem Zasmucona. Bardzo ważne jest, żebyś na własny rachunek zobaczył ten obraz. Na początku XX wieku pojawił się w twórczości tego malarza temat melancholii, bólu istnienia ogarniającego człowieka. O jego obrazach pisano, że nie tylko widzimy, jak wygląda człowiek, który mu pozował, ale wiemy, co było w jego myśli i w jego duszy. I właśnie także Zasmucona to przede wszystkim wizerunek duszy, obraz smętnej, lękliwej apatii. Ogarnia ona zapłakane dziecko, które zwrócone bokiem do widza, wtulając głowę w ramiona, patrzy w przestrzeń niewidzącym wzrokiem. Weiss wtapia postać w niedookreślone tło, umieszcza w umownej tylko przestrzeni. Uwaga widza, tak jak i zapatrzonego w siebie dziecka, koncentruje się bowiem na przestrzeni przeżyć wewnętrznych. W tym portrecie widzimy wpływ wyraźny symbolizmu, którego istotą było przedstawienie portretu ludzkiej duszy, próba wyrażenia tego, co niewyrażalne. I właśnie owo symboliczne przedstawienie dziecięcego smutku staje się w XX wieku istotą tej prezentacji. Władimir Nabokow, rosyjski pisarz, pisał swoją powieść pod tytułem Lolita w latach 1947-1954. Ukazała się drukiem w roku 1955 w Paryżu w aurze obyczajowego i literackiego skandalu. Przedstawia bowiem chorobliwą fascynację dojrzałego mężczyzny nimfetką, czyli niespełna 13-letnią dziewczynką. Krytyka posądzała Nabokowa o szerzenie pedofilii, pornografię i bezczeszczenie literatury. Takie sądy może jednak wydawać czytelnik, który poznał dzieło pisarza bardzo powierzchownie, szukając w nim jedynie nieprzyzwoitych treści. Na Lolitę należy spojrzeć przede wszystkim jako na grę pisarza z utrwalonymi w tradycji konwencjami i motywami. Jest to powieść erudyty, który tworzy w swoim dziele sieć aluzji literackich i nawiązań, aby dotrzeć do korzeni kulturowych i wyobrażeń na temat prawdziwej miłości i śmierci. Są to bowiem dwa najważniejsze i uniwersalne doświadczenia w życiu człowieka. Główny bohater, nazywający siebie Humbert, francuskie ombre, czyli cień, hiszpańskie ombre, człowiek, a więc człowiek cień, to ktoś, kto tak naprawdę nie ma już nic więcej człowiekowi do powiedzenia. Już tutaj pisarz udziela sugestii czytelnikowi, że postać tę należy traktować przede wszystkim jako kreację literacką. Jego antagonistą i zarazem alter ego, ten termin oznacza drugie ja, jest w powieści niejaki Claire Quilty, dramaturg i pedofil. Źródłosłów tego nazwiska odnosi się do angielskiego guilty, czyli winny. To zestawienie wskazuje jednoznacznie na moralną ocenę wymowy całej powieści. Dolores Hayes, zwana przez Humberta Lolitką, także kryje w sobie wiele znaczeń. Lilith to imię mezopotańskiego demona miłości i śmierci.
To skojarzenie odnosi się do kulturowych wyobrażeń kobiety jako źródła kuszenia, zła i grzechu. Źródłem jest oczywiście tutaj Biblia i mitologia. Angielskie haze oznacza mgiełkę, zatem coś ulotnego, ledwie dostrzegalnego. Należy bowiem wspomnieć, że wszyscy bohaterowie powieści Nabokowa albo giną, tutaj zaznacza się wątek kryminalny i sensacyjny tej powieści, albo umierają. Natomiast imię Dolores wywodzi się z łacińskiego dolor, oznaczającego boleść i smutek. Poprzez te skojarzenia językowe pisarz uświadamia czytelnikowi, że miłość jest nierozerwalnie związana z cierpieniem i śmiercią. Warto wspomnieć jeszcze o jednym wątku poruszonym w tym utworze. W dzieciństwie Humbert zakochał się w niejakiej Annabel. Wkrótce potem dziewczynka zmarła na tyfus. Ta postać pojawia się w tekście nieprzypadkowo. Jest to, uwaga, aluzja literacka do wiersza Edgara Allana Poe'ego pod tytułem Annabel Lee. Zarówno w tym utworze, jak i w Lolicie mówi się o wzajemnym poszukiwaniu wiecznej miłości i towarzyszącej jej śmierci, która kładzie jej kres. Jak zatem widać, powieść Nabokowa nie jest prostym, skandalizującym romansem. Portret dziecka w tym utworze to pewna literacka i kulturowa kreacja. Polemika pisarza z utrwalonymi w tradycji wyobrażeniami na temat miłości, grzechu i śmierci. A teraz pora na kolejną powieść współczesną. Malowany ptak Jerzego Kosińskiego przedstawia losy żydowskiego chłopca w czasie II wojny światowej. Wojna stała się bardzo ważnym tematem w literaturze XX wieku. Zobacz edukasty dotyczące twórczości Tadeusza Borowskiego, Zofii Naukowskiej i Tadeusza Różewicza. Dziecko w tej powieści przemierza rejony ogarniętej wojną polskiej wschodniej prowincji. Ma kontakt ze złem, okrucieństwem i przemocą. Pisarz pokazuje w finale utworu konsekwencje tego kontaktu. Bohater jest świadkiem coraz to nowych okrucieństw, zbrodni, wynaturzeń moralnych i zabobonów niecywilizowanych chłopów. Zderzenie z tym okrucieństwem wyzwala w dziecku pokłady naturalnej dla każdego człowieka wrażliwości. Autora posądzano nawet o antypolskie nastawienie, próbę oczernienia polskiego społeczeństwa w czasie II wojny. Podobnie jednak, jak w przypadku powieści Nabokowa, wniosków nie można formułować tak jednoznacznie. Maria Janion, wybitny krytyk literacki, pisała: w Malowanym ptaku Kosiński ukazuje się jako wielki pisarz o wyobraźni transgresyjnej. Transgresja to inaczej przekroczenie pewnej granicy, bariery. Jest to zakładnik ciemnych, demonicznych sił. Rozpoznał obszary zła i wrócił stamtąd z malowanym ptakiem, pozostawiając mocne ostrzeżenie. Chłopiec w Malowanym ptaku ucieleśnia dramat naszej cywilizacji, tragedię zbrodni, która zawsze pozostaje z żywymi. Ta opinia krytyka literatury wskazuje czytelnikowi, aby czytał powieść Kosińskiego jako parabolę. Parabola to inaczej przenośnia. Wojennych losów człowieka. Zło nie przemija. Pozostaje w nas, stanowiąc balast utrudniający powrót do normalnego świata. Świadczy o tym dobitnie zakończenie powieści. Już po wojnie chłopiec zrzuca z balkonu na kinowego portiera najpierw pustą butelkę, a następnie dwie cegły. Jego czyn jest bezsensowny, niczym niemotywowany. Świadczy o sadystycznych skłonnościach dziecięcego bohatera. Kto widział w czystej postaci zło, sam staje się zły. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fragment tej powieści. Dziecko razem z Lechem, innym bohaterem, bierze udział w dziwnym obrzędzie. Lech
maluje zwykłego ptaka różnymi kolorami i puszcza go pomiędzy wygłodniałych towarzyszy. Ci zadziobują od mięsa, a bohaterowie czerpią z tego widoku dziwną satysfakcję. W kontekście tego fragmentu powieść mówi o inności, także rasowej lub światopoglądowej, o ostrzeżeniu pisarza w kontekście zjawisk w historii XX wieku. Jakby je przeczuł i zapowiedział w swoim malarskim cyklu pod tytułem Zatruta studnia Jacek Malczewski. Powraca w nim ta sama kompozycja. Na pierwszym planie ukazane są zazwyczaj jedna albo dwie postaci siedzące na skraju studni. Wewnętrzne obrazy z wyeksponowanymi postaciami sugerują w ich charakterystyce przeszkody, trud i cierpienie w dostępie do studni. Zatruta studnia odnosi się więc do doświadczeń każdego człowieka, do trudnej drogi ku poznaniu prawdy. Na pierwszym obrazie z cyklu mała dziewczynka zagląda do stągwi z wodą i w zamyśleniu splata warkocz. W tej symbolicznej kompozycji nieprzypadkowo znalazło się dziecko. Wtedy bowiem w dzieciństwie kształtuje się ludzka psychika i osobowość. Kontakt z zatrutym źródłem, oczywiście o symbolicznym znaczeniu, może mieć destrukcyjny wpływ na dalsze losy człowieka. I tak stało się właśnie w przypadku bohatera malowanego ptaka, Jerzego Kosińskiego.